Chciałabym zapytać, jak ocenia Pan program tegorocznego festiwalu z perspektywy przewodniczącego jury konkursu głównego? No najkrócej można powiedzieć, że nie było źle, dlatego że no, co najmniej połowa filmów w konkursie głównym to były filmy dobre, bardzo dobre, pozostałe interesujące. Także takie spojrzenie statystyczne, no pozytywne. Moje wrażenia po festiwalu są dobre, bo to przecież i wydaje mi się, ta kwestia poprawy warunków finansowania spowodowała, że tyle tych filmów powstało i okazało się, że no ilość jakby wpływa na jakość, że z tej masy rzeczywiście, bo można mówić o roku, prawda, to można ułożyć piękny zestaw filmów. Proszę powiedzieć, jak wyglądały obrady jury i kto razem z Panem pracował nad werdyktem? Skład jury to była Alicja Bachleta-Curuś, Andrzej Bart, Jacek Petrycki. Mieliśmy też zagranicznego gościa, następnie Waldemar Pokrowski, znakomity charakteryzator, a i oczywiście reżyser Ksawery Żuławski. No bardzo dobrze nam się pracowało, codziennie dążyliśmy do końcowego wyniku, ustalając jakby wynik po pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej dniu. Także dzisiaj no, ta decyzja już jakby była taka dojrzała. Czy w samym łonie jury zdarzały się sprzeczki, zdarzały się jakieś konfliktowe sytuacje, czy też wybór nagrodzonych przebiegał dość gładko? No jeśli się pracuje w ten sposób, to jak my, czyli z dnia na dzień ustalając, kiedy po każdym filmie spotykaliśmy się, to no, nie ma wybuchowych jakichś sytuacji, dlatego że siłą argumentów można było przekonać kolegów, a ponieważ, jak mówię, po każdym filmie rozmawialiśmy, bo to już poznaliśmy się, raczej było dochodzenie do wyniku jakby nie na drodze ekspresji jakiejś, tylko rzeczywiście rozmowy. Chciałabym zapytać, jakie Pan kino najbardziej obecnie ceni? Nie lubię tych filmów po prostu, które powstają na podstawie innych filmów. Lubię filmy no, o inspiracji tak zwanej życiowej, czyli że no, ten stopień realizmu, żeby był jak największy. Następnie zawsze taki indywidualny, oryginalny kształt formalny filmu. Znaczy nie chodzi mi o udziwniony, tylko forma wynika wprost z treści, ale nie usiłując od razu przybrać tego kształtu obiegowego takiego filmu, tylko jak mówię, no, w momencie jak się ma coś ważnego do powiedzenia, to można powiedzieć, że nie zwraca zupełnie na formę, ale forma jednak wtedy najlepsza powstaje, najbardziej adekwatna do treści.